Gigantyczny wyciek danych z polskiego wojska. Czy jest to fake news, czy rzeczywiście jest to prawda, jeśli chodzi o wyciek tych danych? Jak to wygląda? Czy Polska jest w takiej sytuacji zagrożona? No właśnie, dzisiaj praktycznie cała prawda na temat tego wycieku danych, bo różne informacje pojawiają się w mediach. Przedstawię wam tak naprawdę dwie strony tego medalu. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Zachęcam Was do tego, żebyście komentowali, co na ten temat sądzicie. Pisali w komentarzach, co na ten temat sądzicie. Ja na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujcie, Próbujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalejkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat sytuacji, która praktycznie zelektryzowała tutaj media w Polsce, e, że miało dojść do praktycznie gigantycznego wycieku danych z polskiej armii, z polskiego wojska. No i muszę powiedzieć tak, że e, tak naprawdę są dwie opinie. E, na przykład niektóre strony internetowe, portale internetowe poświęcone informatyce. Tak, kwestią komputerowym. Mówią, że wcale to nie jest taki duży wyciek. Inne, praktycznie, portale mówią, że to jest poważna wpadka. Ja zaraz Wam to wszystko przedstawię. Pozostawiam Wam do oceny, jakie Wyrobicie sobie opinie, przedstawiać też swoje zdanie w, tej, w tym temacie. No więc na początku pojawiły się informacje, że wyciekło praktycznie tutaj dane, tak, z, m, 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 praktycznie te dane wyciekły do internetu z centralnej tam bazy wojskowej, czy takiego centrum, praktycznie, które zajmuje się właśnie kwestiami informatycznymi, Wojsko, to bodaj, bodajże znajduje się w Bydgoszczy czy w Olsztynie, ta siedziba. No i praktycznie tam miałby z danych 1 700 000, tak? 1 700 000 praktycznie tej informacji dotyczących wojska. No to teraz sobie, jak myślimy, no milion siedemset tysięcy informacji dotyczących wojska, tego co jest w wojsku, no to mówimy kurczę, no to tam wszystko praktycznie jest, imiona, nazwiska, adresy, tak, e, tutaj być może z kogo e, współpracę, jeśli chodzi o wojsko, z jakimiś tajnymi agentami i itd. Tak ale po kolei, takie się pojawiły informacje. Potem, jeśli chodzi o tutaj Ministerstwo Obrony, by pojawił się praktycznie komunikat też tam ministra Błaszczaka, że praktycznie to jest nic niegroźny wyciek, nic takiego praktycznie nie będzie z tego. Teraz tak, serwisy poświęcone komputerową, komputerom mówiły o tym, że czyli te informatyczne mówią, że ten wyciek wcale nie jest taki duży, że to jest praktycznie wyciek pliku, który tam ma kilkadziesiąt mega, spakowany w zipie, czyli spakowany, jakby skompresowany i że te dane rzeczywiście są tam po prostu tysiące tych danych, czy dziesiątki tysięcy, natomiast to jest w takiej formie jakby Excela w takich tabel, tabelkach i tam miał być po prostu ten wyciek danych, to miał być na przykład ile wojsko ma sprzętu wojskowego, ile kupiło tam jedzenia, taki praktycznie można powiedzieć podliczone, tak, tabelkę, co, no takie troszeczkę jakby robi się re re renament, tak, w sklepie czy gdzieś po prostu podlicza się pewne rzeczy, no dobrze, to jest jakby to, co mówią te strony informatyczne. Tylko pytanie też jest takie, czy nie nastąpił rzeczywisty, prawdziwy wyciek, praktycznie wyciekły tam tajne informacje? poszły, po prostu przekaz medialny, a to jest tylko tam pliczek, który po prostu ma zawiera informacje magazynowe i tak dalej, chociaż i to jest po prostu bardzo niebezpieczne, a tak naprawdę tylnymi drzwiami nastąpił prawdziwy wyciek. Ja muszę powiedzieć, że ja nie mam wątpliwości, tak, ale to oczywiście jest moje praktycznie zdanie, że wyciek taki nastąpił, że on po prostu miał zdecydowanie większy charakter. Nie wiem, czy on musiał mieć akurat miejsce konkretnie w tym roku, ale mógł mieć już na przykład miejsce w tamtym roku. Natomiast na pewno to byłaby sytuacja, czy informacja dotycząca właśnie wycieku powoduje pewną destabilizację, tak? A z drugiej strony, powoduje, że po prostu może wojsko będzie lepiej zabezpieczało swoje właśnie dane. Dlaczego, a tak naprawdę dane, jeśli chodzi o polskie wojsko, nie są zbyt e, bezpieczne, tak, czy może no, są bezpieczne w jakiś sposób, ale grupy tutaj hakerskie, czy po prostu e, obce wywiady są w stanie praktycznie z tego korzystać, czy wejść w takie posiadanie? Z tego względu, że one są kiepsko zabezpieczone, ale to nie wynika dlatego, że po prostu mamy kiepskich, tak, informatyków w wojsku, tylko to wynika jakby z tego, że żeby pozyskać tak naprawdę specjalistów, jeśli chodzi o informatykę, oni musieliby mieć pensje, e, tak jak na wolnym rynku, tak, no pensje informatyków są kosmiczne, tak, e, te 5 tysięcy to informatycy dostają na dzień dobry, jak przychodzą do pracy, po, po kursie podstawowym, tam JAWA plus, plus, po kurs programowania, a co dopiero po prostu, jakby miał tu przyjść specjalista do spraw bez, bezpieczeństwa, e, no wiadomo, w, pensje w wojsku są zdecydowanie mniejsze, 10 tysięcy to pewnie w wojsku po prostu zarabia generał, tak, czy tam 12 tysięcy, chyba e, ta pensja podstawowa wojsku na dzień dobry to jest 3000 zł, więc to nie są pensje, które mogłyby przekonać informatyków, zresztą szkoły, faktycznie, wojsko ma swoje szkoły informatyczne, czy tam wojskową akademię technologiczną, którą kształtą w tym kierunku, a tutaj trzeba byłoby pozyskać, co robią na przykład obce wywiady, tak, jak rosyjski, oni łapią hakerów i hakerom proponują dwie możliwości, albo idziesz do więzienia, dostajesz potężną karę, albo po prostu przechodzisz na białą stronę, czy białą na dobrą stronę mocy, tak, i praktycznie będziesz tutaj y, współpracować z rządem na Zlecenie praktycznie rządu. Oczywiście to w Polsce nie jest praktycznie realizowane nie ma takiej opcji bo pewnie też nawet nie mieliby pieniędzy na to, żeby takie coś realizować. No więc ten, tak to właśnie wygląda. Moim zdaniem, jeżeli to jest taki wycięg który po prostu ma charakter liczebny, tak, to też jest to niebezpieczne, bo wtedy po prostu obce państwa są w stanie praktycznie dowiedzieć się na przykład, ile mamy sprzętu wojskowego, jakie wyposażenie i tak dalej, bo to są jakby liczby porządkowe zawarte tam. Jeżeli tam tych danych jest milion siedemset tysięcy, no to po prostu są to informacje. Natomiast jeżeli nastąpił taki głębszy wycięg gdzie są informacje na przykład dotyczące tajnych współpracowników Agencji Wywiadu Wojskowego, Kontrwywiadu Wojskowego, działań operacyjnych i tak dalej. To też jest po prostu niebezpieczne. Tylko trzeba pamiętać, że w całej tej sytuacji my się tego nigdy nie dowiemy. Chyba, że po prostu dojdzie nowa władza i oni otanią praktycznie dokumenty, bo wojsko, wojsko zawsze będzie się zakrywać tajemnicą służbową, a minister Błaszczak po prostu to będzie, no nieistotny praktycznie wyciek, przecież minister Błaszczak nawet jakby był gigantyczny wyciek, no to nie przyzna się do tego, no bo to by praktycznie skompromitowało. Dziwi się tylko jednej sytuacji, że w, w obliczu tego wycieku, który miał miejsce, czy on był duży, czy też mało, nie było żadnych Dymisji, tak? Nikt faktycznie nie stracił stanowiska. Jest to zaskakująca tak naprawdę sprawa, bo w jakiejkolwiek instytucji, czy, czy też firmie prywatnej, jak ma miejsce wyciek danych, to automatycznie później teraz są osoby pracę, tak? Znaczy ja, ja nie, nie mówię, żeby kogoś zwaniać, tak zawsze jestem przeciwnikiem tego, żeby komuś po prostu zwaniać, tylko pytanie jest tak naprawdę odpowiedzialność, tak? Czy ktoś ktokolwiek wyciągnął praktycznie wnioski z tego wyciągnął konsekwencje z tego odpowiedzialność. No więc zobaczymy, czy też po prostu w kolejnych tygodniach nie, nie dowiemy się więcej informacji. Na temat tego wycieku danych, które miały praktycznie dostać się do przestrzeni publicznej, tak, bo praktycznie do przestrzeni publicznej. No jak mówię, są dwie strony jakby tej, tego medalu. Z jednej strony, strony praktycznie poświęcone informatyce, komputerom. Mówią, że to był wyciek nie, niezbyt duży, tak, niezbyt istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa. Z drugiej strony inne portale podają, że tam po prostu były informacje wrażliwe, newralgiczne. Ciężkie to jest praktycznie do zweryfikowania. To tak samo troszeczkę jak te maile tutaj Michała Dworczyka, taka więc rzecznika rządu, który cały jakiś czas wyciekają i tak dalej. No i z jednej strony, no, szokuje co jest zawarte w tych mailach, ale z drugiej strony my nie mamy potwierdzenia, co tam jest po prostu, czy rzeczywiście te maile są prawdziwe. Ja absolutnie nie bronię tutaj, tak, ministra Dworczyka, czy rządu Prawa Sprawiedliwości, bo uważam, to jest naganne, że w ogóle do takiej sytuacji doszło, że jakikolwiek wystąpił wyciek, tylko pamiętajmy, że mógł nastąpić wyciek, nie, tak, i na przykład 80% z tych informacji jest prawdziwe, a 20% obce państwo dokonuje na przykład zmian, tak, powoduje praktycznie tutaj zmiany korekty, żeby jączyć, żeby faktycznie tutaj mieszać w tym kotle, jeśli eee, e, chodzi o właśnie sytuację w kraju. Natomiast ja nie mam wątpliwości, że taki wyciek, nawet jeżeli on by miał miejsce, nawet jeżeli miał miejsce, to nawet pewnie polskie służby o tym się nie dowiedziały, bo oświat po prostu jakby tutaj no, miał miejsce w białych rękawiczkach. Polskie służby nawet się pewnie o tym nawet nie dowiedziały, że taka sytuacja miała miejsce, a obce służby faktycznie tym dysponują. Może to też być inna sytuacja. Mianowicie nastąpił rzeczywiście taki delikatny wyciek i to jest pstryczek w nos tak naprawdę dla polskiego wojska, polskich służb. Jeśli chodzi na przykład o obcy wywiad, mógł tego dokonać na przykład obcy wywiad na czyjeś zlecenia, albo obce państwo i w ten sposób daje pstryczek w nos, pokazaj, zobaczcie, my wyciągnęliśmy faktycznie takie dane, a co dopiero po prostu, jeżeli na przykład wyciągnęliśmy wam większe dane już wcześniej, a to jest tylko informacja, nie powiemy wam, jakie dane już wyciągnęliśmy od was, jakie mamy wasze dane, tylko pokażę wam po prostu tak, Taką listę, tak? To tak samo jak niektóre grupy hakerskie wchodzą na stronę internetową, tak, jakieś tam stron rządowych i tak dalej, nie niszczą praktycznie tych stron rządowych, tylko na przykład ośmieszają te strony, informują o czymś tak, że czy dają jakiś manifest, tak, na przykład na co się nie zgadzają, po czym opuszczają praktycznie taką stronę, tak? Nie niszczą wcale tej strony, nie powodują nic takiego, tylko wchodzą na tą stronę i na przykład jakieś tutaj hasła społeczne dają, żeby wszyscy zwrócili na to uwagę. Tak, jak, tak jak na przykład robią niektóre instytucje, które walczą o ochronę środowiska, że wywieszają ogromny transparent na budynku jakimś rządowym. No jest to nielegalne, potem ich po prostu policja łapie, trafiają do więzienia, czy mają jakieś akarę grzywny i tak dalej, a zwracają uwagę praktycznie mediów, tak? Media przykuwają. I tutaj podobna sytuacja. Moim zdaniem jeżeli nawet nie ten wyciek styczniowy to on na pewno miał miejsce, obce służby są praktycznie w stanie, wiedzą co praktycznie się o stan posiadania polskiego wojska poza tym też nie oszukujmy się, że polskie wojsko to jest jakieś po prostu najmocniejsze wojsko na świecie to nie jest Mossad, który by rzeczywiście miał pewne obawy jeżeli u nas była sytuacja tego typu że jeszcze parę lat temu polityk czołowy premier Polski miał laptopa na posiedzenie rządu i miał po prostu admin miał login admin i hasło 123 naklejone praktycznie na komputerze no to pytanie gdzie jest tak naprawdę są służby które dbają o bezpieczeństwo, i tak dalej. Ja rozumiem, że hasło musi być proste, ale takie rzeczy to po prostu uczą już w szkole, tak, żeby te, to zmieniać, a nie takie podstawowe, praktycznie login, admin i hasło 1, 2, 3. No więc yy, tak samo jeśli chodzi o wyciek tych skrzynek mailowych, tak, no gdzie są po prostu polskie służby, które powinny zabezpieczyć, właśnie, tutaj bezpieczeństwo polityków, tak, i takie skrzynki posiadają. Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie. Mimo wszystko jest to i tak gigantyczna afera, i skandal. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie się, cześć!